Panie trenerze, czy jest we Włoszech cyfra, która uznawana jest powszechnie za pechową? Tak, 17. A u nas 13, a pan wybiera się właśnie po 13 złoty medal na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, które rozegrane zostaną w Bochni. Nie boi się pan? Po pierwsze, na przykład we Włoszech jest taka toto piłka sinerziwa, które są wszystkie drużyny ekstraklasowe i kilka drużyny pierwsza liga na trawie, nie? I akurat te karteczka było 13 meczu. A jeżeli trafiłeś wszystkie 13, no to miałeś kupa kasa, tak? We Włoszech 13 nie jest to pechowy numer, czyli w związku z tym, że jestem Włochem, mam nadzieję, że... Ale tej pechowej 17 nie przywiózł pan ze sobą z Włoch, bo pamiętamy o niedawno zakończonych mistrzostwach U17, na których zdobył pan złoty medal. Także myślę, że pod tym względem nie mamy się czego obawiać. Panie trenerze, gdyby zapytać pana 2 miesiące temu, jeszcze przed mistrzostwami U17, gdzie pana zdaniem mamy większe szanse na odegranie czołowej roli? Właśnie na mistrzostwach U17, czy na tych, które się w tej chwili zbliżają, czyli mistrzostwach, młodzieżowych mistrzostwach Polski U19? No to szczerze powiem, że U17 praktycznie bardzo mało chłopaki znałem wcześniej. Poznałem w tym roku akurat, kiedy zaczynaliśmy, nie? Z drugiej strony U19 znam prawie wszyscy chłopaki, o kiedy mieli 14 lat, prowadzę ich na futsal, może nie wszyscy, ale 90%. Czyli największe wątpliwości miałem na U17. Ale w związku z tym, że U17 poszło dobrze, trochę się boję na U19. ale trzeba zaufać to chłopaki, bo no to dają spora siła. Widać, że lubią grać w futsalu i no to praktycznie są 5-6 lat, które punktualnie są na każdym treningu futsalowym. Czyli no, trzeba zaufać to chłopaki i być ogólnie zaufanie, bo drużyna mamy mocna, nie wiem czy na tyle, aby wygrać te mistrzostwa, ale na pewno mocna. A propos chłopaków, przeszliście jak burza przez eliminację, nie tracąc nawet jednego punktu. Chłopcy również grali w trzeciej lidze futsalu, rywalizując z seniorami. Bardzo szeroka ekipa. Czy był problem z selekcją, z wybraniem tej mistrzowskiej czternastki? Akurat kiedyś zaczęło się ta trzecia liga PLF, tam ogólnie mieliśmy 18 chłopaków polu plus 3 bramkarze. Te 18 dwóch odpadali w trakcie, a teraz zostawili 16, które no to poszły dalej do ostatnich 2 dni przed mistrzostwa, jak dzisiaj na te 16, dzisiaj to niestety musiałem podziękować 4 chłopaki, które też trenują ze mną 5-6 lat, czyli trochę przykro jest mnie, ale nie mogę robić inaczej i na pewno jest wyselekcjonowane te 12 polu plus 2 bramkarze, które no, uważamy ja i trener ruski, że jest najmocniejsza ekipa, którą mamy w dyspozycji w tym momencie. Rekord tradycyjnie jest uznawany za jednego z faworytów, a kogo pan uważa za głównych konkurentów? Które zespoły wydają się najgroźniejsze na tych mistrzostwach? W związku z tym, że gramy Bochni oczywiście jest bardzo znana na 17, 19, wcześniej 18. Jest bardzo biła, zawsze bardzo, bardzo mocna ekipa. Gwiazda oczywiście jest aktualnie mistrzem, czyli trzeba zwrócić pod uwagę Gwiazda. Widzieliśmy też na U17 teraz, że na młodzieżowy kontrakt robił dużo postęp, bo uważam, że oprócz rekordu druga ekipa, która grała troszkę większe w futsalu, no to był kontrakt. Widać, że mieli jakie postawy w futsalu, że mieli jakie pojęcia. Nie? Musimy oglądać wyniki ostatnie czy eliminacje. Wygląda mocno leśno, od tabeli oczywiście, bo meczu nie widziałem. Białystok Krakrzyczyny jest drużyna bardzo silna fizyczna. Myślę, że
Urtap wiemy, no, to robił komplet punktów, każde eliminacje, stosunek bramki jest duże, czyli są takie 3-4 drużyny, które myślę, że walczą o niedzielne mecze. No. My też walczymy o niedzielne mecze, życzymy powodzenia i miejmy nadzieję do zobaczenia w niedzielę. I mam nadzieję o 17. O 17. Jesteśmy umówieni. Dzięki bardzo.